imię pajęczej Aszy? I teraz w tego uderz, uderz! Nawet słaby szkielecik coś ci dał. Po dupsku! I zaczynamy! Dalej, dalej! Rozpierdziel te bramę! Co ty tak se tu pogrywasz? Dobra, teraz już duszek poleci na kapłankę. A nie kusznikiem, tylko oszczepnikiem. Sobie może w tego, a może nie. No. Dobra. Teraz tak, kogo ja tu straciłem? Tych. Tych nie, tylko tych. Dobra, to może w tego. W tego. I duszek się podleczy. I przy okazji zabija tego. Dobra, co będę cudował? Brawo! Pięknie, pięknie. Dobra. Kurde, jednak przebudował, kurde. Ach. Ale przynajmniej nie tracę budynków. I to jest plus. Dobra, pominiemy, pominiemy. Żeby was nie zanudzać. Tak. A nie, to tylko tracę te budynki specjalne dla ras, kurde. No, niestety. Bywa. Kurde, znowu muszę robić wymianę surowców. Raz, dwa, trzy. Chyba tyle wystarczy. Albo więcej. Nie, pięć. Szybko, szybko. No i patrzcie, teraz też jest muzyka. Ta sama, która była w bitwie. Tu mogę wskrzesić? Nie. Kurde, w tym następnym. A tam wymaga bardzo dużo kryształów, których ja nie mam. O, tu są. Dobra, przy okazji mam czekać, skoro mam czekać 2 tygodnie, znaczy, bo chciałem jeszcze w następnym, to sobie przy okazji zbiorę surowce. Na jedno wyjdzie. Przynajmniej coś Anastazja zrobi. O kurde, leci! No to jednak nie muszę iść. Jednak nie, jednak nie. I on pewnie tu podleci. Zaraz, to ja odwiedziłem? Tak, odwiedziłem. Tu sobie zobaczyłem. To pewnie Jorgen leci na mnie, bo nawet nie popatrzyłem, nie pamiętam, jak się nazywał ten rycerz. W każdym razie mam podbić ten zamek. Wrota w obie strony, tak? Tylko gdzie te drugie wrota? A my sobie lecimy. Co ty tam masz? Podręcznik ucznia. Prawie że... A w sumie zaatakuję ich, co mi zależy. Teraz tak, szybko, szybko. Dobra, co mi tam. Miałem nadzieję. Jednak nie idzie. Ale jaja. To jest. Czemu mi nie pisze, co to za bohater? Kurna. Chciałbym się dowiedzieć. Dobra, zaatakujemy ich i zobaczymy, co to za księga ucznia. I minie ten tydzień i lecę na zamek. No i będzie lód używać oczywiście. Ty chamie, jak mogłeś mojego kula? Co ty sobie wyobrażasz? Jak teraz mój kul coś zrobi? Jak ci przypierdzielę, to zobaczysz. Oddaj ruch. Ty mi podlecz tego. A szkielet oczywiście może zrobić ruch.
Fajnie, że teraz pierwszy poziom szkieleta nie trzeba ulepszać. Znaczy się, pierwszy poziom jednostki, czyli szkielet. Nie trzeba ulepszać jednostki, żeby mogła strzelać. Nie tak jak było w piątce. Tym bardziej w trójce, gdzie w ogóle tylko jedna jednostka była strzelająca. Szybciej! Muszę zdążyć przed czasem. No i co ci to dało? Po co ci to było? Tak, tak. No to dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy. Gul nic. No dobra, najwyżej stracę. Nie wiem, czy stracę, czy nie, ale może się udać. No i co ona zrobi? Szkieleta? No i zraniła mi tylko. Znaczy, zranił w sumie żywiołak, ale nie, mówię, że zraniła, bo to jakby kobita była. Dobra, i co to daje? Plus 20 do many, regeneracji many plus 2. Dobra. To lecimy. O ile ten Czesiek nie podleci do mnie. A, jednak nie idziesz. No to dobrze. Nie będę podbijał posterunków, bo po co? A, jednak leci. No to dobrze. Zobaczymy, czy się wróci. Jak nie, to idziemy. A, on będzie chyba cały czas takie patrole robić. Dobra. I ostatnia tura. Ojeju. W takim momencie, kiedy ja akurat mam zamiar... Kurna. Poczekamy na tego kolesia. Bo nie chcę mieć powtór... Co to jest? Pff. Nie rozkminiam tego. Dlaczego tak jest? Jakiś błąd? Czekajcie, no bez jaj, żeby aż minus 400 tysięcy, czy ileś tam było. Nie no, to na pewno musi być jakiś błąd. No bez jaj. Co to ma znaczyć? Nie rozkminiam tego. Za chuja. Nie wiem, o co chodzi. Bez jaj. No bez przesady. Czekajcie, zaraz wracam, bo to przechodzi ludzkie pojęcie. Dobra, jestem znowu, słuchajcie, jednak był błąd. I musiałem wczytać aż do tego momentu, gdzie ponownie musiałem odbijać swój zamek. Na szczęście jest już wszystko spoko. Sobie tu tylko wyszkolę jednostki. Odbudowałem sobie... Ten budynek, który mi daje wskrzeszane jednostki. Zaraz, wszystko wskrzesiłem, żebym czasem nie stracił. I lecimy na zamek. I ten zamek... Tak powinniśmy iść. Żeby się nie okazało, że... No właśnie. Kurde. Lecimy najpierw na niego. Aż mnie korci, żeby go zaatakować, bo on później odbije mi zamek. Pewnie ucieknie. Wiedziałem. Dobra, skoro taki jesteś cwaniak. No, gdzie jesteś? Cię tu zaraz zakatrupię, cwaniaku jeden. No, gdzie on się schował? Pewnie w tym. Nie, jest. Dobra, skoro... żem go wystraszył. Nie, dalej jest tam. Kurde, jeszcze jeden leci na mnie. Chyba, że to... Nie. Sami widzicie, że teraz to ja bardzo muszę pilnować zamek.
I takim oto sposobem już mija kolejny tydzień, a przecież miałem po drugim, a już jest prawie trzeci. Znaczy się mam na myśli do tej akcji takiej pewnej. Jak nie, to sobie odczekam. No, lecisz teraz? Gdzie lecisz? Czy on leci czasem do podziemi? Hardcore. To niech idzie, niech idzie. Dobra. Ja mam takiego pomysła, tylko nie wiem, czy on jest skuteczny, że ja sobie normalnie tak luz bluz polecę. Teraz tak, nie sprawdziłem. Wysoki, prawie. Mało, co on tutaj ma? Podejrzewam, że nie będzie aż tak ciężko z innymi walkami, jak tu widać było, to jak już nie miałem żadnych problemów. Ostatnio miałem tę kobitę, ale ona nie aż tak się przydała. Zwiększa skuteczność magii ciemności, może ją wezmę. Co z tego, że będę mieć plus 2 rekrutacji liczów, skoro nie mogę sobie ich wyszkolić. To na jedno wyjdzie. W każdym bądź razie mamy jakąś małą obronę. A ja trzymam kciuki, żeby czasem nie poleciał mi do pierwszego zamku, bo wtedy się wnerwię. Żeby się nie okazało, że wiecie, że takie cuda tu wyprawiają. Dobra. Ach, ach. A gdyby nawet... Zaraz, czekajcie. Bardzo wysoki, Dobra. A jednak wraca, no to dobrze. Może jeszcze zdążę jeden tydzień i wtedy sobie jeszcze raz wyszkolę. Prawie żaden was zaatakuje, ale pasowałoby, żebyście się do mnie przyłączyli, bo... Jesteście jednostkami nekropolii, a Markal Żniwiarz miał taką zdolność. To chyba było król umarłych, jeju, ale się jąkam. Król umarłych i to była zdolność, o kurde, czemu ja tak zrobiłem? I to była zdolność, która dawała coś takiego, że każda jednostka neutralna nie umarła przyłącza się za określoną cenę. No ale to jest bardzo skuteczne, no bo w końcu nic nie musimy robić. Żadnych jakichś dyplomatycznych ustawiać zdolności. A tu proszę, jednostka nie umarła, każda się chce przyłączyć. Ach. Dobra, teraz musimy tak zrobić. Trzeba najpierw tego wampira, bo wampir jest jednocześnie mocny i zajebisty, ale jednocześnie też wkurwiający. Czyli zajebisty. Pewnie ghoul poleci na mnie. Tak myślałem. No i straciłem ich sporo. Leć na niego! Ghoul kontra ghoul! Teraz tak, kogo tu najwięcej podleczysz? Tych, tych... A tak, jak wezmę... O, tak będzie lepiej. Tak. I tak. Swoją drogą mam coraz więcej jednostek. Nie opłaca mi się ich rozdzielać. O, straciłem jednego szkieleta. Jak słabo, że to zagrał. Dobra, mamy trochę many więcej. I teraz tak. Tutaj jest ten, ale my idziemy tutaj. Żeby zdążyć. O, leci. Trzymam kciuki, żeby mu się nie udało dobiec do zamku. Kurde, źle pobiegłem. O kurde, o kurde. To jak ja mam się tu dostać? To pewnie jakiś portal jest na dole. Kurde, muszę tu wszędzie połazić. Dobra, to idziemy najpierw na ten posterunek. Nie mam wyboru. No bo skoro tu jest portal, to gdzieś muszę znaleźć drugi. Dobra, pokaż, co ty tam jeszcze masz do budowy. A teraz muzyka jest z bitwy. Nie rozkminiam tego.
Nie, nie, teraz już się zmieniła. Może mi się tak tylko wydawało. Dobra. A pierwszy zameczek może coś zrobić, bo nie pamiętam czy... Targowisko... Nie, to jest w sumie to samo wszystko. To jedyne co, to sobie mogę portal rozbudować. No i to by było na tyle w sumie, no nie ma co tu robić w tym zamku. Kurde. A gdybym użył Anastazji zaklęcie? Masz Anastazję zaklęcie? Podstawowy portal miejski, kurde. Co jest grane? Czekaj, czekaj, czekajcie, kurde, jakiś błąd znowu mi chyba wyszedł. Nie, nie, nie! O, odświeżyło się, już myślałem. Swoją drogą może zaznaczę tak, żeby było fajniej. Jakie tu tereny mam do zdobycia? Zaatakujemy tych. Zostaw, żeby wam skrócić męki oglądania. To musimy podbić. Podbijaj, Anastazjo. Atakuj. I teraz muszę bardzo, bardzo się skupić, by mój drugi bohater zwyciężył. Bo jeśli mu się to nie uda, to muszę uciec jakoś. Hej, ile szczęścia. To zrobimy tak. Najpierw na tego, ale podejrzewam, że kapłanka uleczy. Tak, myślałem. No to w te. I ona niech się sama podleczy i przy okazji coraz mniej będzie się leczyć. No nie aż tak dało mi to, ale... Dobra, w razie czego jest skutecznie. O! Ty chamski gryfie, jak mogłeś! Ja ci tu zaraz pokażę! Och! Może tak zrobimy. Tak. Tak. Okej. Straciłem więcej niż zyskałem. Tak zrobimy. I duszkiem się podleczymy. O. Dobra. O, leci kolejny. To dobrze. Nie muszę się aż tak męczyć z dobijaniem się do zamku. Plum. O, jeszcze brama. Jest, kurna. Rozwal się, bramo. Jak ty możesz żyć dalej? To my zrobimy tak. Czy rozwalać? Dobra, rozwalamy bramę. Szkielet sobie poradzi. Ty. Albo w sumie też w bramę. Pewnie i tak zrobisz atak na mojego ducha, to na jedno wyjdzie. A przynajmniej duch jakiś atak robi. Ty, oddaj mu, temu gryfowi, za to, że cię mantretował. O, jeszcze idzie Gondorczyk. Kogo by tu się opłacało uleczyć? Może ducha. W bramę, moi pokojowo nastawieni bracia. A, i w tego. Trzeba teraz strzelającego trochę uszkodzić. Dlaczego ich fosa nie zrania? Przecież to jest niedopuszczalne. Dobra, dobra, już jestem spokojny. Pewnie komuś to przeszkadza. Nie, no tak sobie żartuję tylko. Dobra, brama rozwalona.
Mordor wlatuje do bram Gondoru. No tylko, że to tacy nieumarli orkowie. tak, tych sobie co by tu... Tak, zrobimy. Leć, szybko! Yeah! Pięknie. Mam nadzieję, że was nie wystraszyłem. Ble. Dobra, już mi coś... Jakieś głupoty wchodzą do głowy, więc... O kurde... Straciłem 11 duchów. Może to i dobrze, może i źle. Źle to tyle, że Anastazja straciła wojsko, a dobrze tyle, że sobie nasz drugi bohater zyska jednostki. O, nawet więcej trochę. Jak teraz wygląda sytuacja? Dalej bardzo wysoki. Dlaczego mi to robicie? Dobra, w każdym bądź razie ja się z wami żegnam i do usłyszenia. Grając moją ulubioną frakcją Necropolis. Necro żegna się z wami. Do usłyszenia. Na razie.